Łyżwy, rękawiczki, kask. Nauczymy cię jeździć. Ups, nie wyszło. Zobaczysz, to wielka frajda. Wiarzami w ogródku. Teraz wszyscy możemy.
możemy jeździć w spokoju. Chyba Pomidor też potrzebuje lekcji łyżwiarstwa. Co za świetny dzień! A najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Łyżwiarką! To się wreszcie zacznie. Tak bardzo chcę zobaczyć deszcz meteorów. Ten deszcz nie jest mokry. To spadające gwiazdy, które lecą przez niebo. A, lecą do ciepłych krajów jak ptaki na zimę? Nie głup, Tasie. Cały czas świecą na niebie. A najlepsze jest to, że spełniają życzenia. Życzenia? Wygląda, jakby miała spełniać życzenia. To jest świetlik. Mały świecący robaczek. Tam! Wow! Kto złapie gwiazdę, mówi życzenie. To będę ja. Nie, ja! Gwiazda. Moja! Chciałbym być rysownikiem. Czy ona się zgadza? Świetnie! Moja! Chcę zostać aktorką. I błyszczeć tak jak ty. Będę aktorką! Będę aktorką! Moja! Chcę być najlepszą perkusistką na świecie. Zabrałam ci gwiazdę, ale złapiesz inną. Jest ich mnóstwo. Gwiazda. Życzenie. Gotowy, kapitanie Kukinie?
Spójrz, ile tu jest gwiazd! Tam daleko. Możemy polecieć szybciej, ale jak to działa? To ten przycisk czy... Kukin! To było odlotowe! Zobacz, jak blisko są teraz gwiazdy! Zanim zaczniemy coś wciskać, musimy przeczytać Kukin! Znacznie fajniej jest improwizować. Bąbelki. Sprawdźmy, kto wybije więcej. Mały krok dla ciebie, ale wielki skok dla rodziny Teletubbies. O, to nie jest takie proste. Poćwiczymy razem? Uj! A teraz poszukajmy gwiazdy. Gwiazda, gwiazda. Była gwiazda. Chyba niczego tu nie ma. Chodźmy, wciąż jeszcze masz szansę. Bycie astronautą rządzi. Życzenie? Zabawa? Więc wypuść gwiazdę, by się spełniło. Zabawa? Nasze życzenia na pewno się spełnią. A w dodatku już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Astronautką!
najważniejsza rzecz na imprezie. Muzyka! Zatańczymy do mojej muzyki. Nie bądź taki uparty. Chodź do mnie. I nie waż się nic zmieniać. Bez muzyki. Na czymś innym. Thank you.
Zrobimy tak, jak dyryguje duch. O! Kukle! Najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Muzykiem! Kolitas? Dobranoc, Kleo. Dobranoc, Pimponie. Dobranoc, Ramono. Dobranoc, Ośmiorniczko. Ciii. I dobranoc dla mnie. Chcę tylko wrócić do łóżka. W nocy zupełnie nie mogłam spać przez potwora. Przez potwora? Tutaj? I teraz boję się ciemności. Tego potwora. Więc opisz mi, jak wyglądał. No, jest jak wąż. Z paszczą, o taką i rogami. To takie straszne. Się potworze, bo tym razem to my cię wystraszymy. Weźmy przybornik krawiecki. Ja tam wejdę, bo jestem najstarsza. No dobrze, możecie pójść ze mną. Oh.
potwór boi się ciemności, bo nie wie, co w niej siedzi. Skoro nie wie, to czego się boi? Ten potwór naprawdę będzie się bał. Wystraszę go brokatem. I jeszcze... A, nie chodź za mną! Czemu za mną chodzisz? Ten potwór nie ma pojęcia, z kim zadarł. Projektowanie piżam przeciw potworom rządzi! Gotowi? Wow! Wow! No dobrze, potworze, bój się! A, potwór! Halo? Halo? To ja, Kleo! Spójrz, to twój potwór! Już w porządku. Nareszcie możemy się porządnie wyspać, prawda, Kolitas? Chyba ktoś tu już przestał się bać. Już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Projektantką mody!